Vlogmas, vlogmas i powrót do szarej rzeczywistości. Właśnie wyszłam z siłowni, że mam delikatnie wilgotne włosy i muszę zrobić zakupy. Więc prawdopodobnie podjadę do Lidla. I tyle! Taka sytuacja. Nie jest w sumie tak zimno, jak myślałam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ale powiem wam, że naprawdę bardzo potrzebowałam tego wyjazdu, bo czuję się super wypoczęta, wyspałam się jak nigdy w życiu i potrzebowałam chyba słońca. Miałam wcześniej takiego lekkiego doła, a teraz mam dużo motywacji do pracy, właśnie do nagrywania filmów, mam dużo pomysłów i jakoś tak lepiej mi to wychodzi. Jestem z tego powodu bardzo zadowolona, bo czułam, że po prostu gaśnie ta moja pasja do YouTube'a powoli, a tutaj się okazuje, że jednak naprawdę kocham to. Kocham nagrywać i mieć z wami kontakt i wy też jesteście taką moją największą motywacją, no bo wiadomo, że nagrywam dla was. Mam jeszcze iskierkę w środku i to mnie bardzo cieszy. No i jestem w Lidlu. Szukam różnych warzyw, owoców, granata wezmę. Do koszyka. I awokado. Cały koszyk i kupiłam też jedzenie dla ptaków, ale to pokażę wam w domu. Pokażę wam teraz szybciutko zakupy, które zrobiłam. Tak jak widzieliście, jest maszyna do ananasa. Myślę, że to jest w ogóle rewelacyjna sprawa. I skorzystałam, oczywiście. Bardzo dobry ten ananas, chociaż były zielone. Ja bym wolała, żeby były takie bardziej dojrzałe, ale jest okej. No i za każdym razem, jak widzę tą maszynę w Lidlu, to też biorę soki wyciskane. Są w dobrej cenie i są zdrowe, oczywiście. Te sery akurat kupiłam w Biedronce, bo przed siłownią zatrzymałam się w Biedronce i po siłowni pojechałam do Lidla. W Biedronce myślałam, żeby odebrać te fajniaki, nie, jak one się nazywają, swojaki, ale już nie ma. Są tylko dwa rodzaje, które akurat moje dzieci mają. Nie wiem, czy to się uda jeszcze odebrać, wątpię, no ale nic. Będę próbować. Te sery wam pokazywałam w Marbella. One są przepyszne. Są w Biedronce. Akurat ja je znalazłam w Biedronce. Nie wiem, czy są w Lidlu, bo jak już kupiłam sery w Biedronce, to tak specjalnie się nie rozglądałam. Widziałam co prawda jeden, zaraz wam pokażę. I one są bez nabiału i bez glutenu. Także jak zależy wam na tych produktach, to warto jest się tam udać. Tutaj w garnku mi się wygotuje krem z brokułu, bo moja córeczka dzisiaj sobie zażyczyła na obiad taki krem z gruszkami pytysiowymi. No z jakąś tam bagietką, bo kupiłam oczywiście jakieś pieczywo. I na drugiej chcę zrobić gulasz. Gulasz z kaszą. Właśnie bulgur, ogóreczki. Te ogórki są uważam najlepsze na świecie. Nie ma lepszych. Nawet moja mama nie robi takich dobrych ogórków. Nie wiem co w nich takiego jest, ale je uwielbiam. Był ten tydzień deluxe, wygląda na to, bo dość sporo produktów widziałam na półkach i widziałam masło. To masło jest naprawdę dobre. Te jogurty, jak to się nazywa, kokos naturalny, bez dodatku cukru, jest bardzo fajny. Można sobie, jak już macie ochotę na słodycze, to można sobie z syropem klonowym też kupiłam w Biedronce, no, organiczny. Z tropą klonową, z jakimiś płatkami migdałów, z jakimiś owocami. Bardzo, bardzo dobry, polecam. W Lidlu z kolei znalazłam te tortille, bo to jest chyba jakaś pozostałość po tygodniu meksykańskim. One są fajne, żeby zrobić tak na szybko taką przekąskę. I wzięłam jeszcze pieczarki krojone i brunatne właśnie do tego gulaszu. Do tego jeszcze cukinię może dodam. Mam marchewkę jeszcze w lodówce, granat, no to tak jak mówię, do sałatek, rukola, pomidorki. Pomidorki, dwie paczki, jedna już jest otwarta. Łosoś. Ja jem bardzo dużo takich rzeczy. Tutaj mam jeszcze biomazdanów w plastrach. Nie zdążyłam pojechać do żadnego sklepu, żeby kupić wędlinę na wagę. Na pewno się wybiorę, borówki, awokado. Taki też standard u mnie. Ta mąka z migdałów jest super, ale akurat ja nie wzięłam z migdałów, tylko wzięłam z orzechów włoskich. Ale są z migdałów, z orzechów włoskich. Widziałam na pewno te dwa rodzaje orzechów. I można zrobić jakieś ciasteczka. Jak
właśnie macie ochotę na coś słodkiego i chcecie, żeby to było w miarę zdrowe. Passata, też uważam, że jest super. Ta passata jest z Biedry, bo to jest ta seria organiczna i ona jest pyszna, pyszna. Naprawdę spaghetti jak robię, to wystarczy tą passatę, dodaję trochę na przykład parmezanu, trochę selera naciowego i czekam aż zgętnieje, tak ją gotuję. Tak jakby duszę ją, można powiedzieć. Redukuje się ten sos i jest przepyszny, także polecam. W Lidlu oczywiście wiadomo, krewetki. Były te krewetki, one kosztują teraz 21,90. Wydaje mi się, że w miarę podobnie, chociaż ostatnio jak je kupowałam, to kosztowały 19,90, ale one były z jakimś okienkiem. I raz widziałam je za 24. To 21,90, no to kupiłam 3 paczki, bo zawsze mam w zamrażarce, to można dodać do sałatki jakieś, zjeść sauté, bo my najczęściej tak jemy. Miałam takie jedzenie dla ptaków, taką karmę, bo staram się tylko mieć ptaki, jak jest zima, jak jest chłodno, żeby nie głodowały. Ale to nie jest jakaś tam super karma, wiecie, dla ptaków. Do tego wziąłam jabłka i rzodkiewkę. W Lidlu wzięłam pomidory żółte oraz zielone. Jak zobaczyłam te pomidory, to pan takiego na nie smaka. I stwierdziłam, że muszę je wziąć. Nie inaczej. Żółte, zielone i czerwone, ale te czerwone kupiłam w Biedronce i w Biedronce też kupiłam awokado. To nie jest has, ale też dobre. I wzięłam gruszki. Wyglądały smakowicie. Myślę, że coś z nimi też tam jakoś poczaruje. Melona wzięłam, jest tutaj. Żółty. Oraz taką skrzynkę mandarynek. Realnie to chciałam wziąć jakieś mandarynki organiczne, ale nic takiego nie mogłam znaleźć, więc pomyślałam, że ta skrzynka jest ok. I to jest taki dobry sezon teraz na mandarynki. Mango. Wiadomo, ja lubię takie rzeczy. I do tego mamy cytryny, też organiczne, oraz mamy ogórki. Wszystkie te ogórki są pakowane w folię, ja tego nie rozumiem. I ja raczej staram się nigdy nie kupować ogórków w folii. Muszę kupuję takie luzy na wagę, ale nie było takich ogórków. I jeszcze wziąłam papryki, które niestety też były zapakowane. Bo papryki, które były na wagę, były miękkie i niedobre, takie popsute nawet, także tyle. Pokażę Wam teraz ten krem ruków, znaczy jakby on się jeszcze nie zrobił kremem, ale zaraz się zrobi. I wypiję ten sok, zjem ananasa, już spróbowałam kawałek i zabiorę się za obiad. Chciałam Wam jeszcze pokazać bombki, które przywieźliśmy z naszego wyjazdu. To nie są wszystkie, ale przepiękne dziadki do orzechów. Bardzo mi się spodobały. Pięknie to jest wykonane. Taka bombeczka. Taka chatka. Ciuchcia. Ja lubię ten motyw na choince. No i ta mi się chyba najbardziej podoba z takich czerwono naturalnych, bo ja zazwyczaj mam taki kolor, jeżeli chodzi o moje dekoracje i uważam, że piękna jest ta bombka. No i to też oczywiście. Także to są nasze bombkowe kupy ornamentowe. Dwie brokuły świeże i jeden ziemniaczek. No i trochę miałam rosołu, więc niewykluczone, że dodam wody, jak to będę miksować, bo będzie za gęste. No ale to się jeszcze okaże. Pokroiłam warzywa, podsmażyłam mięso, a krem gotowy. Mniam, pyszny. Zmiksowałam to wszystko. No i jak te warzywa mi się podsmażą, to dodam je do mięsa. Zaraz będzie gulasz. Jeszcze kaszę ugotuję, ogóreczki i obiad, jak znalazłam. Krem z brokułów bardzo dobry.
sobie dorzuciłam pistację, jeszcze pewnie krewetki. Oraz drugie. Krewetki mamy takie, co wam pokazywałam wcześniej. Jest godzina 23:07 i powiem wam, że po prostu padam na twarz, dopiero skończyłam sprzątać. W zasadzie ostatni raz odzywałam się do was właśnie w czasie obiadu. I od tamtej pory, a to jakieś zabawy z dziećmi, a to z moją córeczką musiałam powtórzyć do kartkówki jakiś materiał, a to z kolei jeszcze z zarówki tam jakieś rzeczy musiałyśmy zrobić, także jest tego dość sporo. No i zabrałam się za sprzątanie i padam. Miałam jeszcze wyedytować filmik, bo chcę mieć trochę zapasów, ale już chyba nie dam rady. Myślę, może zacznę, może będę miała na to siłę. Zobaczymy, jak to będzie. Marzę o tym, żeby wziąć prysznic i pójść spać, szczerze mówiąc. To jest teraz to, czego pragnę najbardziej. Mam łazienki przy tronkurze, ja mam też białe drzwi, więc wszystko na nich widać. Też musiałam to wszystko zrobić, jakieś tam odkurzanie, takie generalne podłogi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie muszę wam nagrać ten filmik o urządzaniu, ale powiem wam, że nagrałam już ten filmik raz i był super, naprawdę byłam z niego zadowolona, ale niestety go przez przypadek wykasowałam, bo jestem kurde taka gapa, więc prawdopodobnie w jakimś vlogmasie wam trochę więcej opowiem. Ale jeszcze chciałam wam pokazać moją monsterę, bo dużo z was się pyta, dostaję też dość sporo DM-ów na Instagramie. O, różne rośliny, z czego się bardzo cieszę, bo myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa, kiedy mam jakąś tam małą roślinkę, ona nam się przyjmuje, albo taki mały korzonek i okazuje się, że wyrasta z niej coś naprawdę niezwykłego. No i ta monstera mi się tutaj fajnie przyjęła, bardzo dobrze się tutaj czuję, jest przy oknie, w łazience. Teraz wam ją pokażę tak na zakończenie tego vlogmasa. Tak naprawdę się trochę odwraca do światła, ja ją przekręcam co jakiś czas i myślę, że naprawdę te liście są takie jędrne, takie właśnie idealne. Ja powinnam ją chyba spryskać albo może ją przetrzeć. Co jakiś czas to robię i czuję się tutaj świetnie. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Pa, pa.